Witamy Was wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na zawodach federowych. Ja, rasowy spinningista na federze, Dacik. To jest, dał się namówić? Tak, Dacik to mentor, nie? Bo ja się nie znam. On ma tutaj taktykę obmyślać i łowić. Mamy sobie jakąś taktykę obrane, plan jest. Mamy połapać, nie będziemy łowić na pewno drobnicy, nie chcemy drobnicy. Zobaczymy. Nie? Panie Arek, co będzie? Na razie biorą, ale muszki. No, tak. Jesteśmy w lesie. Łowisko Kłodzionko. Stanowisko, jakie wylosowaliśmy, to 13-14 na pierwszą turę. Pierwsza tura jest od godziny 7 do godziny 12. Druga tura jest od 13.30 do 18.30. No, po 5 godzin, dwie tury. Na drugą turę idziemy na stanowisko tam, numer tam, 21. Tam jest 21. No i zobaczymy, nie? Oby ryby brały. Ciasteczko, kawusia i za 15 minut zaczynamy. Był pierwszy sygnał do nęcenia. Rakieta zanętowa i nęcimy. Mam zaklipsowaną odległość. Na tej samej odległości będą zestawy. Łowimy w punkt. Jeszcze jedna rakieta i starczy. Wrzuciłem no pewnie z 10 rakiet. Mamy tu drzewa, ale damy radę. Proszę, klips zatrzymał. Słuchajcie, był sygnał na wędkowanie. Arek zakłada tajne przynęty. Ja muszę teraz zrobić robotę, zmierzyć sobie zestaw. Mam tu tyczki i mierzymy do klipsa. Teraz sobie federkę po koszyczek. Słuchajcie, zostało nam pół godziny, ostatnie. Pierwszą godzinę spędziliśmy tu z jednym braniem na kulkę dużą, 18 mm. Chciało mi zabrać wędkę, podnoszę, nie ma nic. No i lipa. Wtedy Dacik postanowił, że przejdzie tam na nasze drugie stanowisko. No i okazało się, to strzałem w dziesiątkę. Dacik nałowił tam karasi, ma tam ich trochę nałowione. Potem ja poszedłem do niego, łowiliśmy tam we dwóch, trochę zapunktowaliśmy. No i ja postawiłem zagrać all in. No i przyszedłem na ostatnią godzinę tutaj, na czternastkę. Celem złowienia i no czegoś większego do wagi, nie takich rybek 1,5 kg. Albo grubo, albo wcale. No i zobaczymy, czy się uda. Słuchajcie, za pół godziny koniec tury. Wtedy my przenosimy się tam, na stanowisko 21. No i zobaczymy. Jest tam dosyć płytko, ale dzisiaj jest gorąco. I tu tak z tego, co widzimy, z tego, co się orientuje, to no łowią płytkie stanowisko. Łowi dwójkę, 21. I tutaj jeszcze po drodze mają jakieś jesiotry. Zobaczymy, wszystko przed nami. Pierwsza tura za chwilę się kończy, za te pół godzinki. Wtedy ważenie, to Wam pokażemy, jakie mamy ryby. Powiem co i jak. No i wtedy przechodzimy na 21. Także bądźcie z nami i trzymajcie kciuki za nas. Była dynamiczna zmiana miejscówek, bo wylosowaliśmy stanowisko 13, czyli tu, i 14 tam. No tam nic nie wychodziło, ja miałem jedno puste branie na kulkę 18. No Jarek przyszedł tutaj, zarzucił zestaw, od razu złowił 1,5 kg karasia. No i teraz łowimy na dwie wędki. Mamy leszczyki, karasie, takie półtorówki, kilówki. No zobaczymy, parę ryb jest, chociaż coś do wagi. O, Arek złapał lina, najważniejsze, nie? No, kombinujemy z przynętami, szukamy smak, który im będzie odpowiadał. Na razie mamy dwie kuleczki, które się sprawdziły. No, testujemy, nie? Wiecie, na zawodach, kurde, no liczy się czas, ilość ryb, więc aż tyle tak nie mogłem nagrać. No, ale musicie wybaczyć po prostu. Tak, nie było czasu, były ryby, musieliśmy stamtąd wszystko nosić tutaj i tak wiecie, no taktyka. Zobaczymy, nie? Na razie z tego, co tam słyszeliśmy, to dwa jesiotry wyszły, takie po 2,5 kg, jakiś karp. No, a tak to raczej drobnica. Także bawimy się.
Słuchajcie, co nam potrzebne do zrobienia własnego przyponu? Kuleczka, żeby przymiar zrobić, haczyk, igła, lecioneczka, to akurat w otulinie. No, lecioneczka w otulinie, pozycjoner do haczyka, no i nóż. I jedziemy z tematem. Słuchajcie, rasowy spinningista pokazuje wam, jak zrobić przypon karpiowy. Mamy plecionkę w otulinie. Zobaczcie, pokażę wam to od podstaw. Plecionka w otulinie. Ściągamy sobie otulinę. No ja tak zdejmę z 10 cm. A z nokciami normalnie, zobaczcie, już schodzi. Mam nadzieję, że to widać. Schodzi otulina. Otulinę tutaj, nie śmiecimy. Robimy pętelkę na końcu. A może jeszcze 2 cm zbiorę. Zobaczymy, zobaczcie. Taki odcinek bez otuliny mam. Teraz robię pętelkę, tak? Żeby założyć kulkę proteinową. Zwykła pętelka. To taki mały tutorial, jak zrobić przypon. Standardowy węzeł bez węzła będzie. Słuchajcie. Staram się tu jak najmniej. Fajnie pomocna jest bardzo igła. Przekładamy. Oj, uciekło mi. Przekładamy, coś mi tam wyszło. Aż zachciwo może. Może za mało plecionki. Dociągamy. Igła wytrzyma. Zobaczcie. Mamy pętelkę do kuleczki. Teraz potrzebujemy haczyka. Mam tu jakiś haczyk Ovnera. Ultra ostre są Ovnery. No, ufam firmie Ovner, bo no, kotwice robią pierwsza klasa. To myślę, że haki też. Słuchajcie, teraz nabijamy kuleczkę, do której będzie przeznaczony nasz przypon. Ja mam w tym wypadku kulkę 16 mm i normalnie zakładam tą kuleczkę. Zobaczcie, najpierw zakładam plecionkę. Najważniejsze jest to, że od wewnętrznej strony, tak? Od wewnętrznej strony, od środka w tą stronę wchodzimy z plecionką i teraz zakładamy kuleczkę. To będzie nasz przymiar. Przekładamy, otwieram igłę, ja robię tak, to jest jako nasz stoperek do kuleczki. I teraz patrzcie, jedna z ważniejszych rzeczy, mam nadzieję, że wszystko widzicie. Jedna z ważniejszych rzeczy, teraz sobie dobieram długość wosa, widzicie? Tu albo taki, ja zostawiam tak, żeby kulka przeszła, o. Kulka musi przejść koło łuku kolankowego. No i teraz ważne, plecionka musi być od góry haka. Słuchajcie, teraz mogę, zdejmę sobie tą kuleczkę, żeby mi nie przeszkadzała. Już wszystko wiem. Zwymiarowałem sobie włosik i oplatamy aż do grotu, bardzo gęsto, ciasno, aż do grotu. Ja zawsze robię dalej, bo to potem się ściągnie w stronę oczka haczyka, wiecie. Także oplatamy. W międzyczasie kontroluję wędeczkę.
poprawiamy, staramy się zrobić tak, żeby plecionka była tu, od tej strony trzonka. Oj. Ucieka to, ale no nic. Jakoś sobie radzę. Poprawiam jeszcze wszystko, plecionka od tyłu wychodzi. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że widać. Plecionka wychodzi z tyłu i oplatałem dalej niż trzonek musi być, tak? Dalej niż tutaj ostrze, przepraszam. Ostrze musi być plecionka. Wtedy ta kuleczka tu wisi fajnie z tyłu. Plotłem nos 15 razy i teraz się wracam. Raz, dwa, trzy, cztery i tu. I teraz przełożę. Teraz sobie odwijamy, utnę. Ucięłem i teraz od drugiej strony, tak? Wchodziłem plecionką od tej strony, od grotu, a teraz wchodzę z tyłu. Rozumiecie? Klasyczny węzeł bez węzła. Zobaczcie. Teraz mamy coś takiego. Jest włos, haczyk. Tu ładnie mamy, zobaczcie, ten element jest plecionki miękki. Tak? A ten jest sztywny. To pozwoli nam też oddawać dobre rzuty. Bo tu będzie sztywno, a tu jest miękko. Czyli naturalnie zachowuje się to w wodzie. Nawet jak założymy popka, to będzie sobie tak stało ładnie. Zobaczcie. Widzicie? Tak będzie z popkiem. Tu jest miękko, a tu jest twardo. Teraz robimy z drugiej strony pętelkę. Ściągam otulinę paznokciami. I robię pętelkę, żeby potem założyć na przypon. Staram się to zrobić w miarę dokładnie. Ucięłem sobie mało, zdjąłem mało. Ale myślę, że ogarnę. Igła jest tutaj ultra pomocna, jest igła. Zobaczcie, super. Mamy tu pętelkę. Przypon karpiowy gotowy. Widzicie? Mamy haczyk, włosik, tu miękki element, tu, tutaj w otulinie i tutaj miękko również przy tym. Tu w sumie mogłem zrobić sztywniaka, ale już teraz jest po ptakach. Cię założyłem kuleczkę, tylko teraz mi brakuje tu jeszcze pozycjonera. Takie robaczki, nie mam pojęcia, co to za firma. Chodzi o to, żeby za każdym razem hak się obrócił. O, już się obraca, widzicie? Ale teraz, o, jak jedziemy tyłem, to ciężko, widzicie? Nie wbija się. O, przejeżdża. A zobaczymy, co jest z pozycjonerem. Wkładamy igłę. To jest bardzo fajna igła, cienka. Jest to igła do ledkoru. Igła do ledkoru, przeciągamy. I zobaczcie, teraz założę tu na grot haczyka. Tylko ważne, on jest trochę wypozycjonowany, żebym ja go założył w dobrą stronę. Widzicie? To powoduje to, że ta gumka naciąga plecionkę w tą stronę. I tu jest jeszcze taki koniuszek. I teraz patrzcie, robimy test. Odwracam tyłem, tak jak było. No i co? Widzicie, co się robi? Zobaczcie, jaka jest różnica. Widzicie? To jest jakby warga karpia. I o, pierwszy raz, widzicie? O, ten dzyndzelek powoduje to, że hak się obraca i wbija w szczękę, w pysk karpia. Zobaczcie, co robi ten dzyndzelek.
pozycjonerzy. Teraz nie. Widzicie? Zawsze będzie siedział w dolną wargę karp. No, mam króciutki przyponik, ale no zobaczymy. Króciutki włosek. Także taki przypon samemu nad wodą można sobie zmontować. Zobaczcie, tu jest mięciutki. Staram się wam później pokazać, Dacik mi pomoże. Dacik siedzi tam. W 13 próbuje dopunktować ryb. A ja na 14 chcę złowić coś większego. Już dużo nie zostało. Zobaczcie, tam wszędzie siedzą wędkarze. 20 ekip dwuosobowych. Tam siedzi killer i grzona. Zobaczymy, co mają. Słyszałem, że mają jakieś leszcze. Niedługo koniec pierwszej tury, zobaczymy. Patrzcie, idę z 14. Stoi Dacik. I co, Dacik, nałowiłeś? Jak poszedłem? Jak poszedłeś, wszystko nic. Jak poszedłem, nic? Nie, jednego karasia. Ale taki kilo? Nie, niecałe. Niecałe, no dobra, zobaczymy, nie? Tu mamy siateczkę. Trochę karasi jest. Idą sędziowie. Idą sędziowie, zaraz zważymy. Ty się pakuj, ja jestem spakowany. Wszystko? Wszystko? Jeszcze jeden został. Stary Dacik zrobił robotę. Musisz go ręką wyciągnąć, wiesz? On się zaczepił. To co, poszedł. No to wiesz, to spokojnie, chłopie. No. Dobra. To ten najmniejszy radka był, nie? Jo. Ten jedyny. Jedyny, o. Czekaj, bo on wisi. Tu jest równo. Kurde, za nisko to. Poczekaj, co? Jest za nisko. Jakbyśmy wyżej. No i tam jeszcze to twoje. No. Ale będzie okej, okay, wiesz? Dobra. Kurde, dupa mamy. No jeszcze tara, nie? 1-3. Właśnie. Ile jest? 1? 15. 14,97. Minus stara 13,97. 13,67. 13,67, no dobra. To co, 13,67? Szału nie ma, ale coś jest. Ty, Dacik, zaprezentuj jakiegoś karasia, no weź. No jak nie? Te pół, półtora kilo? Nie da się. No, pięknie. Dobra, jedziemy do wody. Woduj. Kamień jest mój, siatki. Aha! A, kurwa! No racja, sorry, ja nawet nie... No ma, na pewno coś ma. Dacik poduje ryby. Dobra. Okej. To gra. Nie? Dacik. Super. Mamy siotra w podbieraku. Taki piękny, pomarańczowy. Za chwilę przyjdzie sędzia go zmierzyć. No, bo je siotry. Nie przytrzymujemy ich w siatce, tylko na bieżąco zgłaszamy sędziemu. Mam nadzieję, że za chwilę będzie tu branie. To może wam je pokażę, zobaczymy. Pomarańczowy jeziotr. Właściciel tu odkazi od razu rankę jeziotra. O, Arek. Arek pilnuje wędek. Ale poszedł. Słuchajcie, to co? Jesteśmy na stanowisku numer 21. Druga tura zawodów, już trochę łowimy. Musieliśmy się tu ogarnąć. Dacik tam już zakłada. Dacik łowi sobie z jednej strony, ja z drugiej. Rozstawiliśmy się, mamy tu taki wąski cypelek. Ja tu mam pelecik. Jakiś śmierdziuch, tam mam słodki. Jakieś kuleczki. Coś tu kombinujemy. Wielka partyzantka. Jak na razie mamy karasie, karpia i jednego lina. No i co? Jeszcze miałem jednego karpia, który poszedł mi z całym impetem, z zestawem w drzewo. Niestety nie udało się go wyjąć.
No i próbujemy dalej. Mam nadzieję, że jak się uspokoi troszkę, to te karpie mi znowu podejdą. No, a teraz zapraszam was, żebyście zobaczyli tego karpia, którego udało mi się złowić. Kurwa. Czekaj, nie goń go. Teraz. Dobra, mamy go. Piąteczka, kurwa. Dobra, idź łów. Słuchajcie, mamy karpia. Myślę, że koło piąteczki ma. Muszę go wyczepić. Łukasz, byś podszedł tu na 21. No 20. Sorry, 21. No taki z 5 ma chyba. Karp ładny. No karpia. Ładny jest, nie? Na wygląd. No. Spoko, to czekaj, jak go dowodzisz. Słuchajcie, przyszedł sędzia. Ja. Przyszedł sędzia, ważymy karpia. Ile? 5. 4,50. 9. No. 4,59. No. 4,59. Ty, a czekaj. Łodzionko, po sygnale na zakończenie zawodów. My się pakujemy. Ryby czekają na sędziów. Ostatnie graty. Coś tam połapaliśmy. Za dużo samych holi nie widzieliście, no bo zawody, wiecie, walka o czas, o ryby. Trzeba było łowić, a nie zajmować się takimi elementami odbierającymi czas. Ile mogłem, tyle wam pokazałem. Mam nadzieję, że widzieliście. Za chwilę pokażemy wam ryby. No i co? I potem opowiemy, kto zajął które miejsce. Mam nadzieję, że killer. Tam jest killer. Na sam koniec, czekajcie, o tam jest killer z grzoną. Na sam koniec killer miał wielką rybę. Mam nadzieję, że złowił Big Fisha. No, killer, trzymam kciuki, nie? No i tyle, czekamy na sędziów. Pakowanko. Słuchajcie, rozpadało się. My już po zawodach, tam biegają sędziowie. Zobaczcie, muszę się ubrać na krótkim rękaweczku. No niestety, ale fartnęło nam się, bo rozpadało się idealnie po sygnale na zakończenie zawodów. No, czekamy na oficjalne ważenie. Zobaczymy, co to będzie. Tam już idzie sędzia z matą. Zobaczymy. Dobra, wyciągamy ryby. No, a ile ty chciałeś? Ja myślałem, że mamy od zarąbania. Weź, bo tam wyskoczą ci. Łukasz? Więc to już chyba nie robimy, będzie trudny. Mało kielasi to. No. Oni mieli dużo kielasi, to tam mieli po 17 kilo. Co ty gadasz? Karasiami? Krówo. Wypuszczamy to. Co za czup. O. Kaszub baj. Tak, budujemy ryby. Wodowanie. Tak pada. Kulturalnie proszę. Reakcja Dacika. Będzie. Które? Piąte? Piąte miejsce. 31 300. To chyba my. Pan Radosław Tyrsan, Arkadiusz Data. Piąte. Dobrze. Mówię podwójny Arek. Nie przybijesz kile. Stary. O ty kurwa, piątkę. Trzecie miejsce było, co najmniej. Na zbigowych odwrotnie zawsze. To co, my już po zawodach? Po zakończeniu, podsumowując, łącznie mieliśmy 31 400, 10 gramów zabrakło nam do czwartego miejsca. Nasz debiut w teamie na zawodach federowych. Piąte miejsce, myślę, że bardzo dobrze. Trochę taktyka rano nas tam może zawiodła. Poszliśmy na 14, mieliśmy siedzieć na 13. W brzegu były tam ryby. Dacik poszedł, nawalił karasi, nie? Aż z głębokiego nic nie było. No, a z głębokiej wody nic nie było. No ale łowiłeś tam, nie? Na początku. Brały. No i co, tam mieliśmy ile? 13 kilo. 13 kilo, potem druga tura, stanowisko 21. Od razu nastawiliśmy się na płytką wodę, bo wiedzieliśmy, że ryba jest płytko.
Ja pierwszy karp, za chwilę drugi karp, wjechał w drzewo, duża ryba, szkoda spadła, no ale trudno. Potem Arek? Co? No znowu karasie znalazł. No, znalazł karasie, 5 czy 6 złapał, takie duże koło kila, wtedy znowu się przestawiły, Arek znowu je znalazł, złapał chyba 2 czy 3 i znowu się przestawiły, także się przestawiały. No, no i co? Łapeczka w górę? Ty, teraz się uśmiechnij choć. Ty. Łapeczka w górę, subskrybujemy kanał, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiamy Was. Siemanko.